Destabilizacja Westeros postępuje, kiedy to dogorywający król Viserys nie jest już dłużej w stanie sprawować rządów, a w jego zastępstwie na żelaznym tronie zasiada namiestnik Otto Hightower wraz ze swoją córką, królową Alicent. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy to władca Driftmarku, Corlys Velaryon, zostaje ciężko ranny, a jego brat, Waymond, podważa ustanowione prawa sukcesji i w porozumieniu z królewskim namiestnikiem chce zagarnąć koronę Driftmarku dla siebie. Do królewskiej przystani udaje się również Rhaenyra z Daemonem, roszcząca władzę do Driftmarku zgodnie z życzeniem Corlysa dla swojego syna. Witam was serdecznie, ja nazywam się Paweł Szruba, a razem ze mną jest już standardowo mój redakcyjny kolega Filip Mańka. Cześć Filip. Cześć wszystkim. I wracamy do was z naszym cotygodniowym, kolejnym już omówieniem Rodu Smoka. Standardowo przypominam o obserwowaniu Immersji na Facebooku, Twitterze, Instagramie, a także o subskrypcji na YouTube i Spotify, które to Spotify właśnie dzisiaj, jak to nagrywamy, nam się naprawiło, więc już wszystko powinno tam działać. A tymczasem, nie przedłużając, czas na kolejny, ósmy już odcinek Rodu Smoka. Dobrze, słuchajcie, to ja... Ten odcinek i to omówienie chciałbym zacząć od pewnego cytatu, albo może bardziej nawet stwierdzenia. Mianowicie od: umarł król, niech żyje król. I pierwszą rzeczą, o której w tym odcinku chciałbym pogadać, i w sumie główny bohater tego odcinka, Viserys, który tutaj w ósmym odcinku Rodu Smoka stał się czadem w ogóle nad czady i urósł w moich oczach zarówno aktorsko i w tej chwili, jak miałem jeszcze jakieś takie wątpliwości co do najlepiej zagranej postaci w tym serialu, no to po tym odcinku ich absolutnie nie mam i Paddy Considine totalnie zostaje moim zdaniem absolutnie najlepszym aktorem w tym serialu po tym, co pokazał w tym odcinku, ale też świetne zwieńczenie jego arku. Porozmawiamy sobie o tej fantastycznej scenie wejścia do sali tronowej. Na koniec poruszymy też kwestię sceny śmierci króla, no bo to będzie jakby bardzo ważne w kontekście dalszych odcinków i dalszych sezonów samego serialu, ale najpierw Filip. Viserys, jakie wywarł na tobie w tym odcinku wrażenie? Na początku chciałbym powiedzieć, że jak bardzo byliśmy w błędzie tydzień temu, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale tydzień temu mówiliśmy, no, że tak, że ten poprzedni odcinek to chyba był już, czyli ten siódmy, to już był taki chyba ostatni występ Viserysa, że ta jego wtedy przemowa w trakcie tej kłótni, to był taki ostatni zryw i w kolejnym odcinku się z nim pożegnamy. Jak bardzo byliśmy w błędzie, naprawdę byliśmy w błędzie, bo dostaliśmy coś zupełnie odwrotnego. Viserys był kapitalny w tym odcinku, był rewelacyjny i te wszystkie pochwały, jakie lecą dla Paddy'ego z każdej praktycznie strony, i mówię już nawet o Emmy, są 100% zasłużone. To był fantastyczny epizod, zdecydowanie najlepsza rola w tym serialu oraz no, jego najlepszy występ póki co, i nie spodziewałem się, że ta kreacja już tego schorowanego, tego jedną nogą w grobie Viserysa tak bardzo mnie poruszy. I jak wiele scen z jego udziałem w tym ostatnim odcinku zapadnie mi bardzo w pamięci. Myślę, że spokojnie ten odcinek moglibyśmy poświęcić tylko i wyłącznie dla Viserysa i ty byś pewnie też chciał tak samo jak ja tego, ale po prostu jego postać była w tym epizodzie tak bardzo ciekawie napisana, zagrana i z nią się wiązały tak bardzo emocjonalne sceny, że moglibyśmy spokojnie poświęcić na nim tylko uwagę i wyszedłby z tego osobny materiał. Więc tak, jakby no, Viserys w tym epizodzie był absolutnie kapitalny i to jest, myślę, że ten póki co taki znak rozpoznawczy tego serialu. Tak, i wiesz, i to nawet nie wynikało z tego, że no sam odcinek, czy go tak prowadził, tylko wynikało z tego, że my mamy z nim jakąś emocjonalną więź, że to wszystko było fajnie podbudowane, że widzieliśmy tą jego ewolucję na przestrzeni całego dotychczasowego sezonu. To, że sam odcinek był fantastyczny i chyba jeszcze lepszy niż poprzedni, mówimy to absolutnie w ogóle co tydzień, nie mam pojęcia, kiedy w końcu ten serial dojdzie do takiego poziomu, że już nie będzie w stanie go przeskoczyć i w końcu się wywali na twarz. Mam nadzieję, że nigdy, ale póki co tydzień jest lepiej i to w różnych aspektach, nie? I moim zdaniem ten Viserys i ta szczególnie scena w sali tronowej, ona by nie wypadła tak dobrze,
gdyby to nie była tak dobrze, konsekwentnie pisana postać od początku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie no, oczywiście, że tak. Jakby no już ten pierwszy odcinek tego serialu nam nakreślił jakieś pewne analogie, zwłaszcza do końcówki, ale myślę, że do tego sobie trochę później przejdziemy, czy jakieś... relacji z Damonem, jak ona była budowana, jakie miała tutaj, jakie przeszkody były w trakcie i wyboje. To wszystko było naprawdę budowane skrupulatnie i te relacje między tymi postaciami, jakiś taki wewnętrzny konflikt Viserysa. Tutaj dobrą symboliką jest oczywiście ten zamek wybudowany przez Viserysa, ta makieta tego królestwa, która pojawiała się w większości odcinków i miała różne znamiona, prawda, jak Viserys zbudował na początku tą makietę. Mieliśmy także ten odcinek, w którym ten już powoli schorowany Viserys leżał na tle jej i to jest także coś, na czym się wspólnie zachwycaliśmy. No, w tym odcinku widzimy Viserysa bardzo schorowanego i również ta makieta jest pokryta... prawda, takim popiołem, pajęczynami i widać, że on się nią nie zajmował od lat i to też dobrze pokazuje jakby stan królestwa oraz to, w jakim stanie jest Westeros, które także gdzieś tam na tych peryferiach znowu się rozgrywa wojna i tak naprawdę zatacza się w takim marazmie i jest tak naprawdę pozbawione władcy z krwi i kości. Dlatego ta makieta tego królestwa do tej pory pełniła taką ładną symbolikę. Chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii związanej z karmicielem krabów, bo przy okazji drugiego odcinka mówiłem, że karmiciel krabów i to, co się dzieje na stopniach, to jest także niezła analogia do tego, jak Viserys rządzi królestwem. No i w tym odcinku no, sam wygląd Viserysa od razu budzi nam takie skojarzenia do karmiciela krabów i do tej takiej choroby, jaka się roztacza po królestwie i która finalnie dopadła Viserysa. Niemniej to... jakby ta podbudowa ze strony tych poprzednich odcinków, tak były relacje kształtowane z różnymi postaciami. No i oczywiście poprzedni epizod, który nam jakby tak bardzo zaognił ten cały konflikt prawda, w całym rodzie i co może czekać później, czy może być jakaś wojna wewnętrzna. Jakby to napięcie już było tak bardzo nabuzowane i ten odcinek zarówno je podniósł, jak i trochę załagodził i ta scena zarówno wejścia do sali tronowej, jak i scena potem przy kolacji są tego najlepszymi jakby przykładami i po prostu pięknie prezentują nam postać Viserysa oraz jego prawdziwą siłę i sposób tego, jaką on jest tutaj postacią, czy jest właśnie tym dziadkiem, ojcem, królem, który chce zebrać tą rodzinę do kupy i chce załagodzić ten cały konflikt, który no de facto rozwala całe to królestwo. Jednak w tych swoich postanowieniach odnośnie Renery był stanowczy i tego do końca swojego życia się trzymał i za to oczywiście no Viserysa szanuje i myślę, że też to jest powód, dla którego zyskał tak bardzo dużo sympatii. No tak, no tutaj się muszę z tobą zgodzić i w ogóle ta sympatia Viserysa, którą serial budował, jest niesamowita dla mnie, bo z rzadko którą postacią, czy w serialu, czy w filmie, możesz tak bardzo empatyzować, w sensie wiesz, że no to nie jest zły chłop, on nie bardzo wie, co ma robić, ale jak już sytuacja, wiesz, gdzieś tam sięga zenitu, tak jak właśnie podczas tej sceny na sali tronowej, to wiesz, że on w końcu uderzy w stół i wyjdzie z niego ten prawdziwy król i to tak naprawdę... to tak naprawdę świadczy o sile tej postaci, tak wiesz, in universe już. I też zobacz, zwróć uwagę na to, że tak naprawdę do tego dopiero do ósmego odcinka czekaliśmy z tym prawdziwym uwypukleniem się tego króla Viserysa, no bo do tej pory, tak jak nam serial wielokrotnie podkreślał i było nam powiedziane, no to był ten król, który miał gdzieś wojnę, był takim pacyfistą i w gruncie rzeczy skupiał się, prawda, na tym, żeby każdy się dobrze czuł, prawda, jakieś imprezki, jakieś inne festiwale, prawda, łowy. I Viserysa nie poznaliśmy nigdy do tej strony, prawda, bycia królem. I to był ten pierwszy moment dla mnie w tym serialu, w którym on rzeczywiście
jakby objawił się takim królem, poza tym, że wtedy w tym pierwszym odcinku nadał, jakby no, obsadził Renera jako swojego następcę i on się tego potem konsekwentnie trzymał i w tym odcinku mieliśmy ponownie taką sytuację, gdzie zobaczyliśmy, że to jest ten król, tak, który trzyma nadal tą rodzinę za przeproszeniem za mordę. I on jeszcze dyktuje warunki, gdzie jeszcze tutaj mogłoby się wydawać, że zieloni wreszcie zyskali jakieś pole do manewru i Szala jest po ich stronie, a tutaj nie do końca, bo każdy zapomniał o tym, że jeszcze jest Viserys i to jakby po jego stronie leży ta główna moc sprawcza. I ta zarówno scena w sali tronowej, czy potem na kolacji, no po prostu pięknie odzwierciedlają nam, jakim człowiekiem jest Viserys, czyli że konsekwentnie on się trzymał swoich wyborów i że na pierwszym miejscu zawsze była rodzina i że chciał po prostu załagodzenia tego konfliktu. Rodzina i klocki Lego warto byłoby dodać, bo do klocków też tutaj mamy fajny payoff. I tak, oczywiście, że tak, szczególnie w tej scenie na sali tronowej, w tym jak ona była budowana, to widać. Wiesz, z tym ujęciem zza pleców, gdzie zaczyna się ta scena, z tym powolnym podążaniem kamery, później mamy pokazaną tą faktyczną taką siłę tego chłopa, nie? Może nie fizyczną, no bo to jest pół rozpadająca się mumia już w tym momencie, ale taką siłę ducha i to jest fantastyczne, gdzie wiesz, spada mu ta korona z głowy, Daemon ją podnosi. Tutaj mamy fajną tą ewolucję w ogóle relacji Daemona z Viserysem, do czego sobie za chwilkę przejdziemy. I w ogóle fun fact, ta scena była częściowo improwizowana, to znaczy przy pierwszym szacie ta korona spadła nieintencjonalnie, Matt Smith ją podniósł i później robili no dokrętki już z tą sceną. Co jeszcze bardziej jakby dodaje moim zdaniem dla tego serialu, bo pokazuje jak bardzo też aktorzy rozumieją postacie, które grają i mają też aktywny udział jakby w samym scenariopisarstwie, powiedzmy, przy takich no, prozaicznych rzeczach, nie? Tak, no na pewno. Jakby ja też, tak jak pisaliśmy między sobą, jak ja oglądałem odcinek, to była w ogóle moja ulubiona scena w tym epizodzie, obok tej sceny na kolacji. Cudowna scena, która właśnie no, była no, fantastycznym payoffem do tej relacji Daemona z Viserysem i pięknie też nadała taki wydźwięk póki co jakby postaci Viserys oraz to, jaką drogę przeburza, prawda, po tych wszystkich wybojach, jakby na końcu to nadal jest królem i to jego też historia zapamięta. No i prawda, no jakby dawanie aktorom takiej wolności i swobody artystycznej przy tworzeniu swoich postaci, kreacji, przy tworzeniu historii, no w większości wychodzi na plus. Jasne, zdarzają się wypadki, gdzie to twórcy chcą, aby wszystko szło jak po sznurku, jakby z każda linijka dialogu i prawda, i to jakby no nie ma też w tym nic złego, no bo tym też się charakteryzują projekty autorskie i ja też tutaj nie chcę, wiesz, piętnować jakiegoś podejścia do tworzenia filmu, bo jakby jest wiele podejść do tworzenia danych historii i każde jest prawidłowe, ale tutaj no jakby widać, że to po prostu wyszło na plus i jak bardzo ci aktorzy związali się z tymi postaciami, szczególnie, że to jest serial, że to też jest projekt, powiedziałbym, nie utożsamiałby go jako projekt autorski, tylko to jest też serial i każde takie zmiany i to, że aktorzy się tak bardzo przywiązują do tych postaci i czują, że tutaj można byłoby coś pozmieniać, tutaj coś lepiej i prawda, mogłoby w tym kontekście coś innego zagrać, no to wiadomo, zawsze może wyjść na plus i w tym przypadku zdecydowanie to się udało. Myślę, że takich rzeczy w tym serialu było znacznie, znacznie więcej i... Tylko po prostu o nich nie wiemy, nie? W zdecydowanej tylko pewnie większości. Tylko o nich nie wiemy, tylko to jest też taki element, który myślę wypadł na tyle fajnie, jest na tyle symboliczny i coś takiego, że mogłoby się wydawać, że nie ma opcji, żeby to było improwizowane, bo po prostu wiesz, jaki to jest... Tak. Jaki to ma wydźwięk niesie za sobą, więc dlatego o tym gdzieś tak wspomniano, ale no pewnie, że jakby im więcej swobody i jak aktorzy i twórcy się czują przy tym oboje lepiej i dobrze, no to tak dalej. Tak, i a propos tych elementów improwizowanych, jak powiedziałeś, pewnie ich było jeszcze trochę w tym serialu do tej pory, tylko po prostu o nich nie wiemy. Ja mam teorię, że na przykład z trzeciego odcinka ta reakcja Daemona na list była też w pewien sposób zaimprowizowana, to
gdzie on tam bez słowa zabija praktycznie tego posłańca. Ale to tak abstrahując troszeczkę. Odnośnie jeszcze tej sceny w sali tronowej, zostańmy jeszcze przy niej na chwilkę, bo to jest na tyle ważna scena w kontekście tego pierwszego sezonu, że myślę, że warto byłoby jeszcze na niej, przy niej na chwilę zostać. To nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale naprawdę cudowna była reakcja Otto Hightowera na to, jak ten król zaczął wchodzić. I tutaj też aktorsko Ifans dał niemały pokaz swoich umiejętności, gdzie patrzył, wiesz, z tym takim niedowierzaniem, z taką nawet nieskrywaną złością w pewnym sensie, nie? Że, tak. że ten stary chłop, który myślał, że, o którym myślał, że no on tu już jest odurzony makowym mlekiem, nie ma jasności umysłu, on wchodzi i mówi: dzisiaj ja siądę na tronie. I to też było takie dosyć symboliczne, wydaje mi się, zwieńczenie tej relacji, nie? Pomiędzy tym namiestnikiem a jego królem, pomiędzy Otto, który był zawsze tą taką śliską żmiją dla swoich interesów, chciał tam jak najwięcej ugrać, a Viserysem, który przez część sezonu na początku dawał się dla Otto tak no, dosyć mocno manipulować i w końcu powiedział dość i w końcu wziął gdzieś tam te sprawy w swoje ręce. Oczywiście, że tak. Jakby jeszcze jedna jest w tym fajna, symboliczna rzecz, no bo przy Otto mówiłem też o tym, że wspólnie mówiliśmy, że często jest tak, że ta osoba obok tronu ma de facto większą władzę i to po stronie tej osoby leży, wiesz, jakaś taka prawdziwa moc i ta osoba, wiesz, gdzieś tak na uszko coś tam powie i to ona wywoła jakąś taką reakcję i tak było w przypadku tego serialu i sam fakt, że Otto siedział na tronie, no to też jest podkreślenie pewnej, wiesz, pozycji, w jakiej on się znalazł i że to wszystko było przez niego jakoś tutaj zaplanowane, jakby to przez niego wszyscy się znaleźli w tym miejscu oraz w takich okolicznościach. No i to wejście oraz spowodowanie, że okej, złaś tutaj mi Otto, ja jestem królem, no też jest, tak jak wspomniałeś, bardzo symboliczne i pełni taką piękną klamrę do relacji tej dwójki oraz tego, jak Otto tak coraz bardziej naciskał na Viserysa oraz że to po jego stronie leżała ta prawdziwa moc, jeżeli chodzi o jakieś decyzje w Westeros. Tak, i wiesz, no wejście króla do sali tronowej wejściem króla, no ale prawdziwym powodem tego wejścia, no tudzież powiedzmy pretekstem do zwieńczenia pewnego arku fabularnego, była kwestia sukcesji Driftmarku oczywiście. I mieliśmy tutaj brata Corlysa. Corlys jeszcze de facto nie umarł, a Waymond już tutaj dzieli tron Driftmarku, już dzieli ziemię, już tu się zastanawia i knuje z Otto i z Alicent, jak tu ugrać coś dla siebie, nie? Obiecuje im oczywiście sojusze, flotę i tak dalej. No tylko zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy właśnie, o tym, że królem jeszcze jest Viserys i o tym, że sam Corlys wyznaczył swojego następcę i jest nim syn Renery oczywiście. Więc tutaj Renera również zjawia się w Królewskiej Przystani. I te kwestie sukcesyjne są strasznie ciekawie poruszane w tym serialu, bo okej, no niby mamy tylko dialog i tutaj jedna osoba mówi: nie, to ja będę tutaj władcą Driftmarku, a druga mówi: To nie ty będziesz, tylko mój syn będzie. Ale to jest tak fajnie ograne scenariuszowo. Plus tutaj wchodzi nam bardzo ważny wątek w ogóle w świecie Gry o Tron, czyli wątek czystości jakby krwi. Bo głównym oczywiście zarzutem Waymonda jest to, że dzieci Renyry nie są dziećmi Lenora i że nie są Velaryonami prawdziwymi. Co też będzie miało fantastyczny payoff właśnie na scenie kolacji, ale to do niego przejdziemy. I tutaj chciałbym poruszyć przy taki temat, kto miał rację w kwestii tej sukcesji, bo to nie jest tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać, bo jasne, no my gdzieś tam sympatyzujemy, wiem, że i ja i ty sympatyzujemy z Czarnymi, z Renyrą i z tą całą ekipą, natomiast tak typowo prawnie, no to jednak Waymond nie był bez racji, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, że gdzieś tam nie jest to jednoznaczne.
jednak. To oboje mieli rację. No wiadomo, no, tutaj się wkrada ten konflikt czystości krwi i czy jakby nazwisko definiuje krew, czy może jakieś, prawda, czyny. I myślę, że to też może być jakoś rozwijane, czy w tym sezonie, czy w późniejszych sezonach. Prawda, jakby no, jakby kim jesteśmy i czy nas definiuje jakaś przeszłość oraz to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, czy może coś więcej. Dlatego oboje mieli w tej sytuacji rację. Myślę, że przyszłość pokaże, jakby czy w tym przypadku czarni mieli rację i czy to się, wiesz, po ich stronie okaże jakąś korzyścią, czy może jakby Driftmar nie należeć do prawowitego spadkobiercy. Ale to jest bardzo ciekawa kwestia i bardzo dobry konflikt i tak jak mówisz, no myślę, że nasza tutaj sympatia jakby w głównej mierze stanęła po stronie czarnych, po stronie Renery i jej dzieci, ale jakby spojrzeć na to z drugiej strony, no to nie wydaje się takie oczywiste i jakby takie żądania do sukcesji ze strony brata Corlissa są jak najbardziej słuszne i jakby ma do tego pełne prawo, choć późniejsza sytuacja oraz to, jak popuściły nerwy, jakby już tak mnie jednoznacznie usytuowały po stronie Renery. Ale to też było tak dobrze zagrane emocjonalnie i nawet tak aktorsko też, z takimi pauzami pomiędzy tymi wszystkimi wyrazami. Że ja siedziałem na krańcu w ogóle kanapy i miałem takie wow, czy on to powie i powiedział jedno, ja czy doda, że Renera coś tam i powiedział to, a ja takie wow. I fantastycznie to wszystko tutaj zagrało. Ja tak kocham ten serial, że czasami nawet mam problemy, żeby o nim mówić, bo za bardzo się ekscytuję tym, że o nim rozmawiam. A o rozmawianiu jest, do rozmawiania jest troszkę. I myślę, że możemy tutaj przejść do tego właśnie payoffu, wrócić jeszcze na chwilę do Viserysa i przejść do tego payoffu relacji Viserysa z Daemonem, tej burzliwej relacji, którą widzieliśmy gdzieś tam na przestrzeni lat i samej ewolucji Daemona, no bo to w sumie Daemon dojrzał jakby do pewnych rzeczy. Dojrzał do tego, żeby zauważyć, że Viserys jest całkiem okej królem. Dojrzał do tego, żeby go wspierać i dojrzał do tego, żeby zostać takim, kurczę, powiernikiem jego nawet swego rodzaju, przynajmniej tak to odebrałem, bo ta scena z koroną dobitnie pokazuje, jak fajnie nam wyewoluowała ta postać Daemona i jak bardzo ona jest niejednoznaczna i jak bardzo jest wielowymiarowa przez ten serial. I słyszałem tutaj takie zarzuty, że no, Daemon jest kiepsko pisany, bo w jednym odcinku jest taki, a w następnym jest taki, a w jeszcze następnym jest taki, a później to czyta książki gdzieś tam w Braavos, a później nagle ma spoko relacje z królem. Tylko ja się z nimi nie zgadzam, bo to nie jest nagle, to jest naturalna metamorfoza jakby postaci i uważam, że właśnie tak powinno pisać się relacje i tak powinno się te postacie prowadzić. Jakby my też przy okazji poprzednich odcinków mówiliśmy o tym, jak te postacie niektóre dojrzały. Tutaj głównie mowa o Renerze i Alicent, ale ta przemiana również była i jest zauważona w przypadku Daemona. Może tak nieco bardziej, wiesz, subtelniej podprogowo, bo w tym odcinku to widzimy tego już Daemona, powiedziałbym, starszego i może jakby wizualnie tego nie widać, bo to też jest ciekawa kwestia, jak aktorzy się starzeją i to, że Daemon tak naprawdę od tych 8 odcinków wygląda tak samo, ale to już mniejsza, ale jakby widać w tym odcinku tego Daemona już bardziej poważnego. Jasne, że gdzieś tak w nim tkwi te emocje, wiesz, ta brawura oraz ta chęć do rozruby, zwłaszcza jak mówi w tej scenie w sali tronowej, że powiedz to i potem ucina łeb, ale ta scena, jak on po raz pierwszy widzi Viserysa, to na jego twarzy maluje się taka, wiesz, po prostu mu jest przykro, nie? Jakby widzi, w jakim stanie jest jego brat, w jakim stanie jest członek jego rodziny i wie, że jakby no na końcu jego życia, znaczy na końcu życia Viserysa, no musi być przy nim, musi być po prostu przy nim i jakby to kupiłem absolutnie tą przemianę, że to, co działo się przed laty, już nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo jakby tutaj na pierwszy plan wchodzą takie, wiesz, takie typowe życiowe problemy, że jakby no mój brat, z którym dojrzewałem i z którym miałem dobre relacje przez, myślę, większość czasu i już
zapominamy o tych wszystkich naszych, jakby wiesz, udrękach, jakichś konfliktach, no bo teraz ważniejsze są inne kwestie i nawet sam fakt, że jakby Viserys jakoś już nie nawiązuje do tego, że Rhaenyra jest z tym, z Daemonem, jakby no też ma takie znaczenie, że jaką rolę tu pełni czas, jak czas leczy pewne rany oraz jak czas zmienia takie podejście do członków naszej rodziny, więc ta relacja Daemona z Viserysem, jak ona tutaj była nakreślona za pośrednictwem tych różnych spojrzeń, takich subtelnych znaków i oraz oczywiście tego, wiesz, podania korony i pomocy wejścia Viserysowi na tron, to są bardzo świetnie i naprawdę umiejętnie tutaj używane przez twórców w tym serialu, także pod kątem takiego, wiesz, symbolicznego znaczenia, jak to wejście na ten tron. I oraz mówię, te wszystkie inne subtelne znaki i niuanse naprawdę dobrze budują nam tą relację. Tak, bo to jest w ogóle fascynujące, jak ten serial usilnie stara się ograniczać ekspozycję słowną, a jednocześnie bardzo fajnie przekazuje nam rzeczy właśnie za sprawą mimiki, spojrzeń, małych gestów, tego, co dzieje się dookoła, jakiegoś może drugiego planu, i to tak dobrze działa, jest tak piękną odtrutką po pierścieniach władzy piątkowych, że no ja naprawdę jestem zadziwiony, jak udało im się to zrobić, no bo to jest rzadko spotykany zabieg. No ten odcinek też tutaj był bardzo fajnie ograny, wiesz, na mimice, na spojrzeniach, na takich cichych właśnie zachowaniach, które mówiły ci 1000 razy więcej o tych postaciach, niż jakby ta postać stanęła i zaczęła klepać ekspozycję, że o, tu nie było między nami najlepiej, Viserysie, ale no teraz ci spadła korona, no to ci ją podniosłem, bo jesteś moim bratem i mi przykro, bo umierasz. Więc nawet w tym kontekście ten serial coraz mocniej mnie zaskakuje, coraz bardziej mnie zaskakuje i jest to zaskoczenie zdecydowanie na plus. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy miałbyś coś do dodania jeszcze odnośnie właśnie tej sceny na sali tronowej, odnośnie początka odcinka, czy możemy przejść do sceny kolacji? Myślę, czyli, że możemy. Czyli drugiej najważniejszej sceny tak naprawdę w tym odcinku. Odnośnie jeszcze tego małżeństwa, bo tu poruszyłeś temat tego, że Viserys nie reaguje na w żaden sposób, jakby nie jest zły czy coś, na małżeństwo Rhaenyry i Daemona. No i ja tutaj się odniosę, bo to w tamtym świecie jest normalne. Zresztą chwilę później właśnie de facto na scenie uczty dowiadujemy się, oczywiście nie bezpośrednio, że Helena i Aegon są już małżeństwem i że nawet mają już dzieci, co będzie istotne w końcówce tego sezonu. A nie zapominajmy, że to jest rodzeństwo, obydwoje są dziećmi Alicent i Viserysa, więc mhm. Takie konwenanse tutaj zachodzą i to nie jest nic zdrożnego w tym świecie akurat. No ale dobrze, scena kolacji, gdzie każdy stara się, żeby Viserysowi było miło, gdzie mamy nawet swego rodzaju takie symboliczne pojednanie, powiedzmy, pomiędzy Rhaenyrą i Alicent, i widać, że jednej i drugiej na tym zależy. I nawet jak ta kolacja się kończy niefortunnie, to Rhaenyra mówi, że ona musi lecieć na Smoczą Skałę, a Alicent mówi, dobra, tylko tu przyjedź i niech będzie okej. I tutaj znowu wchodzi nam wielowymiarowość, szczególnie postaci Alicent, która z jednej strony jest tą zimną babą nastawioną już w tej chwili tylko na władzę, a z drugiej jednak takie podbramkowe sytuacje właśnie jak śmierć jej króla, która każdy wiedział w tym pomieszczeniu, że ona nastąpi lada chwila, no bo Viserys wyglądał jak wyglądał, już ruszał się niemrawo, no i tak naprawdę miał prawie połowę ciała sparaliżowaną, tudzież pochłoniętą przez jakąś zgliznę czy przez coś, więc tutaj w takiej sytuacji nawet Alicent, która jest tak budowana w tej chwili zdecydowanie antagonistycznie, posiliła się na taki, powiedzmy, gest dobrej woli w stronę Rhaenyry. Tak, pewnie. Jakby też ta scena na kolacji też jakby znowu odsyła nas do pierwszego odcinka i tutaj tych analogii do pierwszego odcinka, jakby do pierwszych odcinków jest naprawdę bardzo dużo, no bo to drzewo, które nam też się kojarzy z taką, nie wiem jak to powiedzieć, z takimi młodzieńczymi latami, prawda, bo też jakby ta pierwsza taka scena taka, która nam mocniej zbudowała więź Alicent i Rhaenyry, taką, wiesz, to są przyjaciółki, to właśnie była pod tym drzewem,
I jakby teraz znowu było drzewo, tylko w trochę innej scenarii, prawda? Gdzieś ta burza była w tle. I to nam znowu odsyła nas tak do tych wspomnieniami, do tych pierwszych odcinków. I jakby my też je rozumiemy i widzimy tą, że gdzieś między nimi ta przyjaźń nadal jest. I znaczy może ta przyjaźń nie jest, tylko te emocje, które do siebie czuły oraz ta relacja, jakby one chcą być może jakoś to odbudować i nawet widzimy tą scenę już po kolacji, jak Viserysa tam odesłali do, czy jakby go po prostu odnieśli do swojego pokoju, jak Alicent mówi z taką szczerością. Nie wiem, czy też takie masz uczucia, z taką szczerością tak, mówi do oczywiście, Renery, żeby została, bo dopiero co przyjechali, dopiero co się pogodzili i mieliśmy taki dosłownie moment, gdzie czas się zatrzymał i to dobrze. I myślisz, że wiesz, że okej, okay, już będzie dobrze, już się nic nie spieprzy między nimi, I to fajnie pokazuje też jakby perspektywa Viserysa, że jakby z jego perspektywy obserwujemy, co się dzieje, że oni się tutaj gdzieś tam dalej tańczą, tutaj gadają, jakby są śmiechy i te takie spojrzenia już takie łagodzące między sobą, te konflikty i to po Viserysie naprawdę jakby, wiesz, z jego perspektywy widzimy, co się dzieje, to dobrze oddaje, no ale potem widzimy, no potem mamy oczywiście Emonda i jego tutaj odpał, no i potem scenę w jakby tam na łożu śmierci Viserysa i to, co mówi do Alicent, ale to była fajna scena, która też tak mocno rozładowała napięcie w dobry sposób, bo to napięcie już tak naprawdę było tak stopniowane i dalej już by nie było sensu, zwłaszcza po scenie, po sekwencji w sali trenowej. I tutaj ta scena, która właśnie zatrzymała czas i pokazała nam taką luźniejszą atmosferę, to, że na chwilę oni są rodziną, była bardzo potrzebna i pełniła taką idealną paralelę do tej sceny w sali trenowej. Tak, ja się tu nie zgodzę w sumie tylko z jedną rzeczą, bo mówisz, że ta scena rozładowała napięcie. Ja uważam, że to nie jest do końca prawda, w sensie... Znaczy scena, może nie cała scena, jeżeli mogę ci przerwać, nie cała scena, tylko ta scena, w której po prostu... No one się jakoś tam pojednały, to tak. Pojednały, tańczyły, potem wiadomo, że to potem to napięcie wróciło. Ale to był ten moment, wiesz, gdzie mogliśmy poczuć przez chwilę jakąś ulgę. Tak, to faktycznie to taka ulga była przez chwilę, ale później to napięcie znowu eskalowało, aż do Emonda pięknego, bożego, najświętszego wizerunku zbrodniarza. Odnośnie jeszcze tych paralel przy scenie kolacji, to tu jest w ogóle paralela bardzo fajna, wizualna do bodaj drugiego odcinka, gdzie też była jakaś tam uczta i też Alicent siedziała po lewo, Renera po prawo i ten kadr był no jeden do jeden przeniesiony. To też bardzo fajnie działało jako taka klamra spinająca znowu to wszystko. I ja mam wrażenie, że ten ósmy odcinek był zakończeniem pewnego etapu i starał się te wszystkie rzeczy tutaj spiąć i wyszło mu to rewelacyjnie. I oczywiście prócz tego pojednania, powiedzmy symbolicznego Alicent z Renyrą, przynajmniej chwilowego, mieliśmy też całkiem sporo napięcia tutaj pomiędzy dziećmi, pomiędzy Egonem a Jacaerysem i Lucerysem. Oczywiście, że tak. Którzy tutaj sobie dogryzali co chwilę. No a na koniec włączył się jeszcze Aemond. I przy okazji Aemonda pewnie bym się chciał chwilkę zatrzymać, bo Strong Boys to jest jedna z najlepszych scen, kolejnych najlepszych scen w tym serialu, moim zdaniem. Szczególnie, że tutaj była znowu fajna paralela do odcinka, kiedy się pojawił po raz pierwszy jako dziecko jeszcze. To był piąty? Piąty, nie? W piątym był przeskok czasowy, czy szósty? Jakby z piątego na szósty. Z piątego na szósty, czyli w szóstym pojawił się Aemond jako pierwszy, jako dziecko, bo zauważ, że Aemond wybucha i to napięcie sięga szczytu dopiero w momencie, w którym stawiają przed nim prosiaka, a Jacaerys się z tego śmieje, bo mu się przypomina to, jak właśnie w tym szóstym odcinku mu przynieśli prosiaka i powiedzieli, o masz swojego smoka. I dopiero w tym momencie Aemond zaczyna wybuchać i robi to tak inteligentnie i tak dobrze, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł bardziej dopiec dzieciom Renyry w tak, powiedziałbym,
Nie no, cholernie inteligentnym stylu po prostu. Bo Aemond wznosi oczywiście toast za pięknych, mądrych i silnych dzieci i silnych synów Rhaenyry. Co oczywiście jest nawiązaniem do tego, że ich ojcem był Strong. Więc tutaj mamy w polskim tłumaczeniu w ogóle to mogło trochę zaniknąć. Tak, i część... w polskim tłumaczeniu to w ogóle obeszło. Dopiero musiałem jeszcze raz wrócić do tej sceny, tak, i jakby wsłuchać się, bo na początku też nie załapałem, o co im chodziło. Się wkurzają, tak. Tak, tak, i dopiero potem to ogarnąłem. Tak, więc no tutaj ta gra słów była absolutnie wyśmienita i reakcje zarówno tej strony zielonej, jak i strony czarnej też były fajne. No i wtedy wchodzi Daemon cały na biało i uspokaja w ogóle towarzystwo, jak nie on, i rzuca takie spojrzenie, ja nawet nie wiem, jak to określić, takie spojrzenie dumy z pewną dozą ironii w stronę Aemonda, bo on doskonale wie, czemu on to zrobił i widzi w nim siebie. Jak ty odebrałeś tą scenę ze Strong Boys, a później przejdziemy właśnie jeszcze do tej relacji Aemond-Daemon, do tych podobieństw, więc najpierw o Strong Boys. No też taka, wiesz, emocjonująca scena, jakby to widać było już od początku, gdy zobaczyliśmy Aemonda, że w nim siedzą te emocje, jakby to też było tak budowane, te jakby też ujęcia na niego nam mocno nakreślały, że może nam to w pewnej chwili wybuchnąć, więc to też był jakby pewien payoff tego wątku, który nam tutaj już w tym odcinku był budowany i oczywiście ma swoje konotacje w poprzednim epizodzie. Jakby no w sumie okej, okay, scena, jakby no, to nie powiedziałbym, że to jest jakaś dla mnie wybitna scena, jakby zdecydowanie bardziej mi siadły te wszystkie sceny z Viserysem i to jest coś, co mnie tak kupiło w tym odcinku. Bo na ten moment, no Aemond, no to w sumie o nim też za dużo nie mogę powiedzieć, poza tym, że widać, że przez te lata mocno się zmienił i poszedł, jest, nie wiem, jak to powiedzieć, no ma aspiracje na bycie psychopatą i że coś knuje, że jest jakby cichy i jakby budzi mi skojarzenia oczywiście z Daemonem z tych pierwszych odcinków i ewidentnie te paralele między nimi są z pełną świadomością tutaj wykorzystane, czyli oczywiście podobieństwo pod kątem włosów, jakby postury, ale myślę, że też ciekawa jest ta symbolika tego, że on ma tą opaskę na jednym oku, że widzi tylko jednym okiem, co też może pokazywać jakąś jego, nie wiem, krótkowzroczność w ocenie jakichś wydarzeń. Ale no, scena była bardzo w porządku, ale może nie jestem tak bardzo zachwycony jak ty nią. Nie, to ja uważam, że była absolutnie wyśmienita i to, jak ona w dodatku dawkowała napięcie do tej kulminacji, było świetnie rozegrane. A co do tych paralel, no to jasne, one są widoczne na pierwszy rzut oka, ale tutaj znowu największą robotę robią spojrzenia, bo de facto Aemond z Daemondem nie zamieniają ze sobą ani słowa jeszcze podczas tego serialu, oni ze sobą nawet nie porozmawiali, a ty doskonale widzisz taką chemię między nimi i to też jest wynik świetnego castingu na tego nastoletniego Aemonda, moim zdaniem. Wygląda fantastycznie, gra fantastycznie, zresztą ja już sobie zamówiłem obraz z portretem Aemonda i gdzieś go sobie tutaj przywieszę, może jak będziemy robić podsumowanie całego sezonu za 3 tygodnie czy za 2, to wam się pochwalę, może do tego czasu przyjdzie, więc te podobieństwa są naprawdę zadziwiające i z jednej strony jakby odbierając sam serial jako autonomiczne dzieło, no to one mają sens i trochę nam dodają, powiedzmy, do postaci Aemonda, no bo wiemy, że to jest ten zbuntowany, trochę taki młody Daemon, tylko że po drugiej stronie stołu, powiedzmy, i że też no, swoją relację z Aegonem, ze swoim bratem ma burzliwą, powiedzmy. Natomiast w kontekście książki, no tutaj mamy troszeczkę racjonalizowanie znowu i to od początku jego pojawienia się konsekwentnie twórcy nam trochę racjonalizują jego późniejsze zbrodnie. I z tym mam lekki problem, chociaż nie na tyle, żeby mnie to jakoś bardzo uwierało. No w tym odcinku w ogóle mamy trochę wybielania zielonych, bo i scena śmierci Viserysa dosyć mocno wybiela to, co się stanie później po stronie zielonych. I myślę, że do śmierci króla też możemy sobie przejść, no bo ona jest też dosyć symboliczna i jak w pierwszym odcinku akurat z Kubą
Tam gdzieś Kuba troszeczkę narzekał i wiem, że ty też później jak doszedłeś, to też troszeczkę narzekałeś na to, że cały czas się pojawia ta przepowiednia o pieśni lodu i ognia i o tym jeźdźcy, co zbawi świat. Tylko, że to ma sens w kontekście właśnie tej sceny śmierci, bo on to musiał wcześniej powiedzieć Renyrze, żeby teraz mógł to powtórzyć to i wiesz, i być pewnym, że mówi to do Renyry, słyszy to Alicent, która racjonalizuje sobie to, że okej, no to musi zrobić wszystko, żeby jej syn został królem, a nie Renyra. I to ma sens w kontekście budowania tego konfliktu, no i... sama końcówka tego odcinka, gdzie Viserys mówi, że wiesz, że już ma dość i tak pomału przestaje oddychać, mamy tą absolutnie zatrważającą i poruszającą ciszę i odcinek się kończy, zadziałała na mnie tak emocjonalnie, że no płakuwa poszła, muszę się przyznać. Ja byłem bardzo ciekaw, jak oni potraktują śmierć Viserysa, czy to będzie coś, nie wiem, nagłego i jak do niej podejdą pod takim kątem, wiesz, z tym emocjonalnym, czy to będzie no właśnie coś takiego niespodziewanego, czy może trochę tym zagrają dłużej i rzeczywiście zagrali tym dłużej i moim zdaniem wypadło to naprawdę bardzo dobrze, no i zresztą no, to było pożegnanie no, postaci bardzo prominentnej w ciągu tych ostatnich 8 odcinków, która no można powiedzieć była jedną z głównych postaci i która no jest jak dla mnie w tym momencie oraz to co się dzieje na Twitterze prawdopodobnie no znakiem rozpoznawalnym póki co tego serialu i już każdy tutaj wieści padnie mu Emmy. Z kolei no ta przepowiednia wiesz no z perspektywy czasu można być mądrym, że okej, teraz to ma sens i jakby ja się w tym teraz zgadzam, no ale wcześniej mi to mocno się gryzło, że to myślałem, że to ma być na początku właśnie taki fant dla fanów Gry o Tron, ale tutaj rzeczywiście to ma jakiś sens oraz, że do tego wrócili, bo to ma nam zbudować jakąś relację oraz ponowny konflikt między Renerą i Alicent. Zobaczymy, jak to zadziała, bo wcześniej to miało naprawdę dobre nogi i podstawy, żeby to wybrzmiało, jak wybrzmiało. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku oraz jak twórcy sobie jakby w tym polu jakby poradzą. Mamy 2 odcinki i zobaczymy, jak to dalej zostanie zaognione. Tak, to prawda. No do końca zostały 2 odcinki. Ja się zastanawiałem w ogóle, jak tą śmierć ugrają, no bo wiesz, książka Ogień i Krew, tom drugi, gdzie się to opisuje, no ma charakter bardzo kronikarski, korzystający z wielu źródeł, w sensie podaje informacje, Viserys umarł i jeden maester mówi, że umarł tak, inny mówi, że umarł inaczej, Grzyb mówi, że Alicent go otruła w ogóle. Byłem ciekawy, jak z tego wybrną i w którą jakby stronę, w którą stronę wersji tej opowieści pójdą. A oni poszli we własną stronę i to z jednej strony jest fajne, z drugiej mam lekki zgrzyt, no bo to jest wybielające zielonych jednak. No bo wtedy po tym jakby dialogu Viserysa rozumiesz, dlaczego Alicent będzie tutaj walczyła bardzo mocno o tron, nie? W sensie jesteś w stanie z nią empatyzować, sympatyzować powiedzmy na tym polu, tak. No bo on jej to powiedział i ona nie miała tej wiedzy, jaką ma widz, że no, on chciał to powiedzieć do Renyry, tylko no, była święcie przekonana, że mówi to do niej, nie? Tak, tak, no jakby no tutaj też nam tam daje mocną perspektywę na Alicent, jakby no możemy ją łatwo zrozumieć, że no na łożu śmierci mój mąż mi powiedział, że jakby to ona tutaj, że to jej syn musi zostać królem, bo taka jest przepowiednia i jakby no jesteśmy w stanie wejść w jej buty i zrozumieć, że okej, teraz musi wszystko zrobić, żeby Renera nie zasiadła na tronie. Czy to jest wybielanie? No nadaje na pewno jakiś szerszy kontekst, ale zobaczymy jakby jak dalej posuną się, jakby do czego dalej posunie się Alicent i jakby Zieloni. Ja nie wiem, co się wydarzy, nie czytałem książek i no jestem najbardziej po prostu ciekaw, jak oni rozegrają ten konflikt między nimi oraz jakie będzie miał podstawy, bo teraz on będzie miał trochę inne wymiary niż to, co było do tej pory, a tak jak mówię, zostały do końca sezonu dwa odcinki i nieco ponad 2 godziny i zobaczymy po prostu, jak oni w tych ramach umieszczą całą watę.
No, zdecydowanie zmieni się jakby skala samego konfliktu, no bo zaczyna nam się ten finalny, realny taniec smoków. I ja się w ogóle po tym odcinku zastanawiałem, w jaki sposób to skończą. Wiem, że ty nie czytałeś, więc tutaj nie będę z tobą o tym dywagował, czy zrobią to, czy tamto. Tutaj tylko dla widzów, którzy czytali, no moim zdaniem skończą na krwi i serze i bardzo bym chciał, żeby tak skończyli, bo to w jakim stanie zostawią przy takim zakończeniu fandom, to będzie lepsze niż Krwawe Gody na przykład w Gocie. Moim zdaniem, jeżeli to dobrze ograją. Mają mało czasu wbrew pozorom do tego, no bo tylko dwa odcinki. Ale wydaje mi się, że jeżeli podejdą do tego sensownie i racjonalnie, to właśnie na Cheese and Blood się tutaj skończy. Czego nie mogę się absolutnie doczekać, że to będzie wspaniałe. I hajpuje się, mimo że nie wiem, czy to zrobią w tym sezonie, to hajpuje się na to niemiłosiernie. Słuchaj, no to teraz może przejdziemy sobie jeszcze na chwilkę do kwestii zmiany obsady, no bo tu znowu mamy zmianę dzieci na ich, powiedzmy, quasi-nastoletnie wersje. Nieważne, że Eamon wygląda jakby miał 27, a dzieci Rhaenyry jakby miały, no nie wiem, z 12. I tak wizualnie to trochę może wybijać. Natomiast oglądając sam odcinek, no absolutnie przynajmniej ja nie zwracałem na to uwagi, wydawało mi się to naturalne, ci aktorzy są w miarę do siebie podobni i uważam, że te zmiany castingowe w trakcie sezonu to jest też naprawdę ciekawe i odważne posunięcie w gruncie rzeczy, nie? Bo mało kto się odważa na to, żeby rekastować jakby te same postacie w ramach na przykład jednego sezonu. Tak, no tutaj to zadziała naprawdę fajnie i wprowadza sporo nowej dynamiki i świeżości do serialu, obserwując, wiesz, te same postacie, ale z nieco innymi aktorami i też zmienia nieco perspektywę. No moim jedyną uwagą jest to, że być może charakteryzacja jest nie do końca momentami trafiona i taki no rozstrzał jest między niektórymi tutaj bohaterami, no zwłaszcza z Damonem, jakby no to już jest... No jakby Damon od tych wszystkich odcinków wygląda tak samo, wiadomo, to nie jest wada czy jakby poważna uwaga, że wygląda tak samo, ale no jakby jest taki lekki dysonans, że no... Wszyscy się starzeją, tak, tylko nie Damon, nie? Tak, no że Eamon tak naprawdę jest w tym momencie jak dla mnie w podobnym wieku co Damon, nie? Czy i tak dalej. Ale to jest jakby no mała uwaga, uważam, że aktorzy też w większości są naprawdę dobrze dobrani i jak już się wejdzie w odcinek, to się po prostu w nim zatraca i jakby te inne mankamenty jakoś tak mi nie przesłaniają tych oglądania tego serialu, a przeżywania tej historii. Tak, a propos Damona, to jak się przyjrzysz, no to mu przybywa zmarszczek z odcinka na odcinek i tutaj charakteryzatorzy moim zdaniem coś robią w tym kierunku, żeby pokazać, że on staje się troszeczkę starszy, ale po prostu Matt Smith ma taki typ urody, że no nie wyobrażam go sobie ucharakteryzowanego na starego dziada, nie da się chyba po prostu. Jestem ciekaw, jakby tak właśnie brodę dodali, znowu może włosy zmienili. No nie wiem, jakby ja tak nie odczułem w sumie tego upływu lat, bo upłynęło, ile? Z 20 lat upłynęło, nie? A w sumie on nie postarzał się ani trochę, jak dla mnie. Od pierwszego odcinka tak, no gdzieś koło 20 lat, zgadza się. No tak, więc no, jakby no to jest taka mała uwaga po prostu. Okej, no to co, to zostały nam jeszcze standardowo kwestie techniczne, czy ty będziesz na coś narzekał w tym tygodniu, jeżeli chodzi o zdjęcia, o montaż, o budowanie napięcia wizualne, czy masz na co narzekać? W tym tygodniu nie będę na nic narzekał, uważam, że... Bogu dzięki. Tak, uważam, że ten odcinek pod kątem technicznym był prawdopodobnie chyba najlepszy ze wszystkich. Był no rewelacyjny, jakby już samo budowanie napięcia i jakby takiego set mood, jakby klimatu, scenografii za pośrednictwem gdzieś tam tej burzy w tle, czy deszczu, prawda, też na tym niskim kluczu oświetlenia w tej scenie, kiedy Rhaenyra przychodzi do ojca po ciemku, no to zadziałało naprawdę super i też widać zmianę reżysera, bo ten odcinek wyreżyserowała Geeta Vasant-Patel. Czy ta babeczka, która reżyserowała ten odcinek, to jest ta sama, która reżyserowała 6 i 7? Pamiętasz może? Z głowy nie powiem teraz. Wiem, że myśmy się zachwycali nad reżyserią właśnie dwóch odcinków
odcinków, które następowały chyba po sobie i właśnie ktoś, jakaś kobieta to reżyserowała. Tylko nie pamiętam teraz, które to były odcinki. Nie, z głowy teraz nie powiem, ale w każdym razie no czuć zmianę reżyserii i operatora, bo nie byłem w ogóle fanem Wagnera w tym serialu, ale tutaj no zdjęcia były świetne, kreowanie nastroju i też takiego mocnego skupienia się na tym, jakby na klimacie w ogóle samego Westeros, jakby już od momentu, jak wiesz, przekraczamy tą bramę z tymi postaciami i jakby już jesteśmy ponownie na błoniach tego królestwa, gdzieś tam w tle słychać grzmoty, potem burza jest i no to działa naprawdę, naprawdę super. Także ta scena w sali u Viserysa, na tych mocnych zbliżeniach, jak to nam dawkuje tą jego stan fizyczny, no to działa naprawdę dobrze. No i potem scena w sali tronowej, która była cudownie oświetlona, to samo potem na kolacji, gdzie też nam zbudowała taką intymną aurę, no to wyglądało naprawdę dobrze i jest to chyba dla mnie no najlepiej wyreżyserowany odcinek tego sezonu i takie moje pierwsze skojarzenia po obejrzeniu tego odcinka, że to był najbardziej taki cinematic odcinek, że taki epizod, który mógłbym spokojnie zobaczyć w kinie, no bo w poprzednich odcinkach były takie momenty, było dobrze, bardzo dobrze lub momentami średniawo, ale w tym odcinku to był pierwszy raz, gdzie tak mocno czułem i miałem takie wrażenie, że to był odcinek, który spokojnie mógłbym zobaczyć w kinie, był tak bardzo cinematic już od tych pierwszych ujęć, które nam świetnie jakby nam kreowały nastrój tego epizodu, miałem takie wrażenie. To nie, to ja w sumie uważam, że każdy z tych odcinków, może poza trzecim, był bardzo, bardzo taki filmowy, kinowy i chętnie bym w ogóle poszedł na jakiś maraton pierwszego sezonu do IMAX-a, jakby grali. Ale w sumie, ja, tak, jeżeli mogę ci przerwać, właśnie w przypadku Gry o Tron zawsze było tak, że te finałowe odcinki były w Heliosie. Jestem ciekaw, czy... Nie, o raczej Jezus, już... jakby tak zrobili, to ja bym tak to szedł oglądać. Matko Jestem Boska. Ciekaw, czy byłoby tak samo w tym przypadku. Być może dopiero przy okazji drugiego sezonu, bo teraz za wcześnie, myślę, mi się wydaje na takie decyzje, ale to też myślę, byłoby ciekawe, żeby jakby tak poszli w to. Zobaczymy, jak w następnych latach się to zmieni, bo wydaje mi się, że taka tendencja oraz takie mocne zacieśnianie się między kinami a streamingiem będzie bardziej obecna i być może premiery seriali będziemy oglądali w kinie lub finały seriali będziemy oglądali w kinie. Nie wiem, ale w sumie chciałbym, żeby tak było. Ja też bym chciał i myślę, że w przypadku pierwszego sezonu jeszcze pewnie nie, może w przypadku drugiego, chociaż ta oglądalność cały czas utrzymuje się, mimo że mamy już ósmy odcinek. Jak nie rośnie, na bardzo podobnym poziomie, nie? Nie ma spadków, porównując na przykład do Rings of Power, no to nie ma co porównywać, Rings of Power ma ogromne spadki, a tutaj w Rodzie Smoka ci widzowie są stali i zostają na dłużej. I cały czas dochodzą nowi, przynajmniej z tego, co obserwuję gdzieś tam na swojej bańce twitterowej. Serdecznie zapraszam na Twittera i Mercy i na mojego prywatnego i na Filipa prywatnego również. Linki w opisie. Mała autoreklama w środku zdania. A co do tego, jak wyglądał ten odcinek, no to ja się tutaj muszę z tobą zgodzić. On był fantastycznie budowany, jeżeli chodzi o prowadzenie wizualne narracji. Świetnie był oświetlony, szczególnie mi się podobały sceny właśnie podczas uczty, które były oświetlone takim miękkim, pomarańczowo-żółtawym światłem, tworzącym taką atmosferę ciepła, powiedzmy, gdzieś tam w tym pomieszczeniu. I to się przekładało też na właśnie samą narrację odcinka. No i budowanie napięcia muzyką i ruchem kamery absolutnie fantastyczne. Fantastycznie tutaj wyszło. Wiesz, jeżeli mogę jeszcze wrócić do jednego momentu w tym odcinku, no to jeszcze wejście do Viserysa, do sali trenowej. Ja się bałem, że oni to w jakimś momencie przerwą i miałem takie od razu... PTSD do Marvelków, bo byłem przekonany, że... Bo wiesz, w jakimś filmie czy serialu Marvel, na przykład takiej She-Hulk, no to takie wejście do Viserysa, gdzie widzimy, że on tak ledwo co się rusza i jest on takie mega przyciągnięte. Ono było przyciągnięte, ale to było specjalnie przyciągnięte. Byłoby przerwane jakimś, nie wiem, żartem, nie? A tutaj ja się bałem, żeby oni tego nie przerwali i żeby do końca trzymali się tego jednego tonu i tego się trzymali. To też jest coś, czego chciałem pochwalić, bo to była przyciągnięta scena, ona była i ona, to było celowo przyciągnięte, nie, że on tak powoli wchodzi, on się ledwo co toczy, ale tak. To miał mieć taki wydźwięk, nie, że każdy w takim
wiesz, no, że król wchodzi i ta chwila ma trwać. Nieważne ile, czy 10 sekund, czy 3 minutę, ona ma trwać, bo po prostu król wchodzi i każdy ma być jak na baczność, więc to jest też taki plusik mało ode mnie. Tak, ona była przeciągnięta, bo musiała być. Ja nie wyobrażam sobie, jakby ta scena była krótsza, bo wtedy emocjonalnie ona by nie miała takiego impaktu, takiego, wiesz, walnięcia widza w twarz. Ja przynajmniej to tak odczułem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to ja się zastanawiam, wybiegając już trochę w przód, jaki będzie odbiór i jak sobie poradzą w 9 odcinku, bo z tego, co gdzieś tam insiderzy mówią, w 9 odcinku mamy mieć 15-minutową sekwencję pierwszą, pierwszy pojedynek smoczych jeźdźców. I kurde, jestem ciekawy, jak oni to ograją i jak im to wyjdzie wizualnie. To znaczy, czy te CGI smoków będzie dopracowane, czy znowu będzie ciemno, żeby ukryć jakieś tam niedoróbki. Prawdopodobnie będzie ciemno, ale może nie aż tak, jak na przykład Lotna Veigar w poprzednim odcinku. I tutaj bardziej w tę stronę jestem ciekawy, jak ugrają już taką, wiesz, powiedzmy większą, powietrzną, batalistyczną scenę na smokach, gdzie dwa smoki się napieprzają ze sobą. No ja się boję, bo póki co te wszystkie sekwencje lotu na smokach no były dla mnie kiepskie i takie mało wyróżniające się, gdzie czułem bardzo tego voluma, więc się boję. Jak to będzie wyglądało wizualnie. Mam nadzieję, że za to ten odcinek się weźmie ktoś kompetentny. Będzie to sapocznik. Sprawdzimy. Ja nie wiem, czy nawet są informacje teraz, ale mam nadzieję, że nie będzie to właśnie jakiś sapocznik, że będzie ciemno, tylko że pobawią się tym oświetleniem i będzie to umiejętnie zagrane, jak na przykład w drugim odcinku, gdzie ja podaję ten przykład, bo tam sceneria oraz wykorzystanie chociażby mgły i oświetlenia zakryły te niektóre doróbki CGI i smoki wyglądały tam super. Jestem ciekaw, jak będzie to rozegrane w tym kolejnym odcinku, jeżeli taka sekwencja rzeczywiście się pojawi. 9 odcinek, słuchaj, będzie reżyserowany przez Gete Vezant Patel, czyli przez tą panią, która reżyserowała też ten odcinek. O, no to bardzo fajnie. Więc może będzie dobrze. Yo, nawet zaczynam się nastrajać pozytywnie. A ja tak bardzo chcę zobaczyć tą scenę, że nawet jak będzie zła, to będę mówił, że jest dobra. Prawdopodobnie zadziała ze mną bardzo mocno emocjonalnie. Dobrze, w takim razie powiedz mi, Filip, czy ty masz coś jeszcze do dodania o tym odcinku? O tym odcinku już chyba nie. Myślę, że wyczerpaliśmy Wyczerpaliśmy temat, bo i o Viserysie sobie pogadaliśmy i o tych wszystkich postaciach dziecięcych, i o Aemondzie, i o Daemonie, i o Rynyrze, więc myślę, że zasób tematów odnośnie 8 odcinka został wyczerpany. Ja bardzo dziękuję wam za słuchanie, tobie Filip bardzo dziękuję za rozmowę i co? Słyszymy się za tydzień w Rodzie Smoka. Możecie zostawić w komentarzu info, jakie macie przewidywania co do zakończenia tego sezonu. Oczywiście osoby, które znają książkę, prosiłbym o kropkowanie spoilerów, w sensie, żeby komentarz wasz się zaczął od spoiler, kilka kropek i później dopiero możecie pisać, żeby nie psuć zabawy nikomu innemu. Chciałbym was również serdecznie zaprosić na naszego Facebooka, Instagrama i Twittera i do zostawienia subskrypcji na YouTube, czy obserwajki na Spotify, bo bardzo nam to pomaga się rozwijać. Z góry dziękuję. Tymczasem co? No słyszymy się za tydzień. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Cześć wszystkim.